Siemaneczko, kochanie, witam Was z kolejnym kalendarzem. Tym razem kalendarz Trendy Dub. Czekałam na niego bardzo, bardzo go lubię. Zawsze są w nim fajne kosmetyki, więc przechodźmy do otwierania. A, jeszcze kosztował on około 28, jak się nie mylę, euro, albo 19, już nie pamiętam. I otwieramy. Let it glow. Mam nadzieję, że będzie glow. Jedziemy, gdzie jest mój przyrząd? Jedziemy, jedynkę od razu widzę w tym miejscu. Numerki takie średnie do odczytania. Coś małego. Co my tu mamy? No i zaczynamy, moi drodzy, grubo. W jedyneczce mamy błyszczyk do ust. Powiększający usta. Jest on z chili i hialuronem, więc już zaczynamy grubo. Jest tutaj kolor 5. No nie jest to jakiś tam wybitny kolor. To jest taki bardziej przezroczysty. Tak, jest to taki przezroczysty błyszczyk. Już zaczynamy fajnie. Mam nadzieję, że cały kalendarz będzie taki fajny. Szukamy dwójeczki. Jest dwójeczka malutka. I w dwójeczce mamy cień. Cień do oczu. Proszę bardzo. Taki tutaj się mieniący. Malutki, ale okej. Okay. Trójeczka. Może dam radę paluchami otwierać. Nie, może mi przyrząd nie jest potrzebny. Tu jest trójeczka okrągła. Dam radę. Uj, co my tu mamy? I mamy tutaj takie cudo. I z tyłu tłumaczy mi to, że to jest matujący podkład. Ale uważam, że to jest taka baza matująca. Wygładzająca pory. Fajnie. Myślę, że nie daje żadnego koloru. Tylko po prostu jest taka różowiutka w opakowaniu. Bardzo fajnie i bardzo duży produkt. Super. Czwóreczka, już lecimy. Czwóreczka jest tutaj. Gdzie jest? Czwóreczka. I w czwóreczce mamy lip liner, konturówkę do ust. W takim nudziakowym kolorze, bardzo ładna. Piąteczka jest tutaj. Od razu przy mnie. I chyba do konturóweczki mamy ultramatę, pomadkę matową. 470 tutaj jest kolorek. Już pokazuję. Bardzo ładny kolorek. Jedziemy dalej. Piąteczka była, szósteczka. Mikołajki. Co w Mikołajki dostaniemy? I mamy maseczkę do twarzy, aloes i masło sza. Siódemeczka. I w siódemeczce mamy top coat, no lakier do paznokci nawierzchniowy, taki bardzo błyszczący. Ósemeczka, ósemeczka daleko. I w ósemeczce mamy badziew, mamy pilniczek. Niestety. A jeszcze się chyba nie trafiały pilniczki w tym kalendarzu, czyli coś się tutaj popsuło. Dziewiątka. I kolejny badziew. Zapychacz. Kolejny badziew, niestety. Naklejki. No niestety, takich rzeczy to jak były dobre kalendarze, to nie możemy schodzić w dół, powinniśmy iść do góry. Dziesiątka jest tutaj. I w dziesiątce mamy kolejny lakier do paznokci, tym razem czerwony. Jedenastka jest i owszem. I mamy kolejny cień. Mamy kolejny cień. Złoty, błyszczący, bardzo ładny. Chociaż w zeszłym roku te cienie były w ładniejszych opakowaniach, większych i bardziej fajnie się prezentowały. No ale jest to cień, więc nie zarzucam nic złego do tego. Dwunastka. Gdzie to się otwiera z dwunastką? I w dwunastce mamy pędzelek do oczu. Już otwieram. Zobaczcie, styl ewidentnie jak Essence. I w zeszłym roku nawet mieli podobne te pędzelki, więc no nie zachwyca mnie to. No, w sensie z Essence miał w zeszłym roku pędzelki, a tutaj nie było. Trzynastka.
13 mamy kolejny lakier. Mało tutaj tego makijażu i tego glowu jak na razie. Mamy kolejny lakier, tym razem to jest taka śliwka. Tylko wiecie co? My mamy tutaj napisane, że on jest UV. Więc ja to sprawdzę na swoich paznokciach, czy on jest UV rzeczywiście. 14. W 14 mamy lip liner, tym razem zem czerwony. Szybko nam idzie ten kalendarz i mało mamy kosmetyków, jestem trochę zawiedziona. 15 jest tutaj przy mnie. W 15 mamy czerwoną pomadkę w takiej kredce wykręcanej. Ok, 16. No i powoli zbliżamy się do końca, moi drodzy, a tu tak mało kosmetyków. 16 jest tutaj. Kolejna czerwona pomadka. Ile tych czerwonych pomadek oni dali? Lip balm. A, to jest balsam, ok. Pewnie on trochę tak w takim kształcie serduszka. Pewnie trochę tak koloryzuje usta na różowo. Myślałam, że to kolejna czerwona pomadka. 17. Mamy ją tu. No nie mówcie, że mamy kolejną jakąś odżywkę do paznokci. To powinno się nazywać teraz lakier z kalendarz z produktami do paznokci. Czyli nie mogę go wyciągnąć. Tak, jest to jakaś multiwitaminowa baza do paznokci. 18 jest tutaj. No nie wierzę. Co to ma być? W 18 mamy tatuaże świąteczne. Nie wiem po co to komu. 19. Już jestem zła, bo w zeszłym roku bardzo fajnie wyszedł ten kalendarz. Tam chyba jakiś dubel jeden był, ale bardzo był fajny. W 19 mamy kredkę srebrną. Fajna bardzo. Srebrna, jeszcze nie korzystałam z srebrnej. No i co? Zbliżamy się do końca i tak mało kosmetyków mamy. Jakieś badziewia dostajemy. 20, gdzie jest? 21, 22, 20. No nie, no poszli w essence. Poszli w essence stronę. Ewidentnie. Kolejny jakiś pędzelek do lip, do ust. No poszli w essence stronę. Ewidentnie. W zeszłym roku chyba takie pędzelki z essence były. 21. No gdzie jest kontur, gdzie jest jakiś tam kolejny lakier, gdzie jest konturowanie, gdzie jest rozświetlacz, gdzie to jest? W zeszłym roku było. Tu mamy kolejny lakier i też jest napisane, że to jest UV. Ładny kolor. 22. Czy już otwierałam 22? Nie, nie otwierałam. 22. Same kredki. To będzie kolejna kredka. Mhm. Tylko taka mini. Mini złota kredka. Mini. Mini wielkości, no wiem, mojego palca środkowego. W takim rose gold kolorze. No nie, jestem zawiedziona tym kalendarzem bardzo. A 24 jest takie wielkie i ja się boję, że tam będzie jakieś lusterko albo jakieś gównienko. 22, 23. Dwa ostatnie okienko. W 23 no mamy gównienko, jak tak powiedziałam, tak jest. Uszka, zaraz Jackowi śpiącemu założę. I 24, chociaż maseczkę dostaję. No i w 24 nam dali płatki pod oczy, nie? Więc ogólnie w zeszłym roku był super ten kalendarz, w tym roku jest super słaby. Ale wy dajcie znać w komentarzach na dole, jak waszym zdaniem wypadł ten kalendarz. Dziękuję za oglądanie, do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!